Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Słuchajcie, zirytowałem się trochę wczoraj, że nie chciało mi to demo chodzić na Pi 1541, więc słuchajcie, wyciągnąłem sobie z szafy mojego Ultimate 64 i spróbujemy to sobie odpalić tutaj. Jeszcze taka ciekawostka, tutaj mam podpięte moje Ultimate kablem HDMI, tak? Jeszcze przez konwerter, tak, bo to oczywiście nie jest monitor HDMI, z wejściem HDMI, tylko z normalnym, znaczy w zasadzie jest z DVI, tak, ale mam podpięty przez konwerter, bo chcę mieć też głos, bo tak to no, mógłbym mieć sam obraz, ale chcę mieć też głos, no więc ten głos ciągnę właśnie z tego konwertera z kart tu HDMI, no ale tutaj, słuchajcie, drugim kablem do tego samego komputera podpiąłem normalnym kablem, takim, jaki korzystam do Commodorka, podpiąłem to samo Ultimate pod drugi monitor. Słuchajcie, zrobimy sobie takie szybkie porównanie. No to dobra, odpalamy to demo, które wczoraj nie chciało chodzić. Cyk, 4 dyskietki. Jeśli chodzi o Ultimate, no to tutaj nie ma takiego czegoś jak w Pi 1541, że mogę zamontować 4 i podpinać i potem przepinać się, nie wiem, jednym przyciskiem. Natomiast mogę mieć oczywiście dwie stacje w Ultimate, ale ja będę korzystał tylko z jednej, po prostu będę zmieniał te dyskietki, bo ta zmiana dyskietek jest tutaj no, banalnie prosta. Dobra, jeśli chodzi o to demo Comaland 100%, to jest taka ciekawostka, którą przed chwilą sobie wypróbowałem. Można na przykład odpalić go od trzeciej dyskietki, tak? Czyli wcale nie trzeba ruszyć od pierwszej dyskietki, ale my spróbujmy ruszyć od pierwszej. Run dysk. Dobra, jak widzicie, się ładuje. Czekajcie, to okienko tutaj schowamy sobie na razie. No i dobra, tutaj macie obraz z kabla HDMI, a tam z tego normalnego. No jest różnica, wam powiem, dość wyraźna. Co prawda pewnie na tej kamerze tak do końca nie będzie tego widać. Musiałbym to przepuścić przez grabber. O. No, dużo wyraźniejszy obraz jest jednak przez HDMI. Mimo że, jak mówię, u mnie to jest raczej z HDMI do DVI. Jeśli chodzi o Ultimate'a, to on obsługuje tylko, zdaje się, 500 rozdzielczość, jeśli chodzi... Czekajcie, gdzie to jest gdzieś zapisane? 560? Czekajcie, zaraz się przekonamy. O, tutaj sobie przełączymy szybko. O, 576p. O, teraz mamy... Nie wiem, może słyszycie, bo z dwóch źródeł mi idzie głos. Więc tak by było z cyfrowego właśnie tego emulowanego SIDA. Teraz wam obrócę w tamtą stronę. Tutaj wyłączymy ten, a włączymy ten. Prawdziwy komodorek, prawdziwy SID. Nie wiem, czy to będzie słychać dobrze. Oj, czekajcie, bo teraz sobie coś wyłączyłem, już widzicie. Przełączyłem jakby kanały. Mam jakiś taki pilot dziwny. No to dobra, to dajemy tu na razie, a tam sobie ustawię. Dobra. Nie wiem, gdzie mam głośnić po prostu, to jest pilot uniwersalny. Dobra, jak widzicie, idzie. Za chwilę dojdziemy do momentu, w którym się powiesiło. Dobra, jak widać, tu się nie wiesza.
Dobra, teraz wam puściłem stereo. Czyli grają jakby dwa CD. Dobra, no i zmieniamy dyskietkę. Czyli menu, wybieramy drugą, montujemy. A jak widzicie, to się w tym demie akurat automatycznie się, jak wykryje nowy dysk, to automatycznie przechodzi do drugiego. No nawet na tym normalnym kablu jest nie najgorszy obraz, wam powiem. No choć jest różnica, u mnie przynajmniej wyraźnie widoczna. No na korzyść jednak HDMI. I tego 572p, tak? 576p, przepraszam. No i dobra, znowu zmieniamy dyskietkę.
No i dobra, jeszcze jedna. No i dobra, słuchajcie, bo tutaj ja to trochę może ściszę jednak. No bo już teraz do tego gotującego się garka chyba są wrzucane niki poszczególnych demoscenowców, którzy pewnie tworzyli to dema. To demo, czy te dema, bo tu wychodzi na to, że to jest jakby kilka dem, które są złożone właśnie w takim takie jedno. No i pierwsze miejsce na CSDB właśnie w tej chwili Comeland 100%. Jak widzicie, na Ultimate działa bez żadnego problemu. Tu jeszcze zrobiliśmy sobie taki myk, że puszczamy z Ultimate'a jednocześnie przez normalny kabel, tak? Czyli taki jak do Commodore'ka w tej chwili wszyscy stosujemy, tak? No i na drugi monitor przez kabel HDMI. No więc takie małe porównanie. Nie wiem, czy to będzie dobrze na tej kamerze widać, ale sam jestem ciekaw. No natomiast no, dwie ścieżki dźwiękowe. Jedna idąca właśnie z tego emulowanego SID-a na Ultimate, bo nie mam tam włożonych prawdziwych SID-ów, choć można oczywiście do Ultimate'a nawet dwa wsadzić. A druga właśnie bezpośrednio z Commodore'ka. No więc tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Commodore 64, no to mam zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż Pi1541, ale samo Pi dobrze działające przydałoby mi się na pewno do Commodore 128, który tam gdzieś też stoi pod stołem. Dawno go nie odpalałem i swoją drogą chyba będę musiał, tak? No tutaj ten gotujący się garnek możemy oglądać przez następne chyba pół godziny. W każdym razie on chyba idzie do oporu, tak? No na razie ta pszczoła wrzuca tutaj. Tak jak mówię, chyba to są niki demoscenowców. Mamy nawet taką próbę syntezy mowy. Tak, jak sobie tutaj puszczę. No, coś tam słychać, ale tak sobie, no tutaj ten szum chyba takiego gotującego się garka tutaj jednak zagłusza. Dobra, słuchajcie, ja co prawda nie jestem fanem demosceny, u mnie raczej demosceny nie ma, no ale trzeba przyznać, że niektóre z tych demek pokazują no, potężny potencjał Commodore 64. A w zasadzie zwykle Commodore 64 i stacji, tak? Bo wiemy, że dlatego te dema nie działają zwykle na SD2EEC, ponieważ demoscenowcy wykorzystywali również zasoby stacji, dyskietę, która de facto była drugim komputerem i coś tam się dało jeszcze z niej wycisnąć, żeby można było jakby no, więcej, bardziej efektownie pokazać pewne rzeczy. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.